Tylko od 2011 roku miasto zadłużyło się na blisko 350 milionów złotych. Na koniec 2013 roku dług Wałbrzycha sięgał 306 milionów złotych. Ale że w mieście wiele się dzieje, co można zaobserwować choćby już na samym wjeździe do Wałbrzycha, to nie obeszło się bez pożyczenia kolejnych 28 milionów złotych, które i tak nie wystarczyły na długo, bo radni na ostatniej sesji Rady Miasta wyrazili zgodę na zaciągnięcie kolejnych 94 milionów złotych kredytu. Co nie byłoby dziwne, gdyby nie fakt, że większość tej kwoty przeznaczona zostanie na sfinansowanie inwestycji, które już trwają. Na liście znajduje się m.in. przebudowa ulicy Lelewela i Gagarina, adaptacja budynku po byłym 5. liceum, czy słynny wjazd do Wałbrzycha. Czy to oznacza, że miasto buduje za pieniądze, których jeszcze nie posiada? Każdy kredyt, który zaciąga się, czy to w gospodarstwie domowym, czy w budżecie miasta, które jest swoistym naszym wspólnym gospodarstwem domowym, oczywiście obciąży budżet. Obciąży, na dzisiaj wiemy, tylko za rok 2014 w wysokości 125 milionów złotych, bo tyle pan prezydent w tym roku zaciągnie kredytów. Co oznacza, że na koniec tego roku zwiększymy nasze zadłużenie z poziomu 2013, gdzie wynosiło ono 306 milionów złotych, do poziomu 434-5 milionów złotych. Jest to bardzo duże obciążenie, a to co widać, czyli ten ekspres, którym zawiaduje pan prezydent, ten fenomen pana prezydenta, czyli to co się dzieje, co widzimy za oknami, czyli ten boom inwestycyjny, jak widzę, jak dotąd napędzany jest głównie przy pomocy kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych, czyli obligacji. I tutaj dla Państwa w zasadzie wiedzy przypomnę tylko, że pan prezydent podjął się tej wyjątkowej funkcji gospodarzenia naszym miastem w 2011 roku i zaczął od zaciągania kredytów. I tutaj mamy takie rzędy. 2011 rok, 49 milionów wszystkich przychodów z tytułu właśnie kredytów, pożyczek, obligacji. 2012 93 miliony, 2013 111 milionów i teraz mówimy o 125. Więc tak jak powiedziałam, ten ekspres może jest szalony, jedzie, nam wszystkim, bo już nam się to podoba, ale musimy wziąć pod uwagę to, że on jedzie niestety w głównej mierze na kredyt i ten fenomen dla mnie nie istnieje, bo ja miałam takie wrażenie i myślę, że wielu z Państwa, którzy może tego nie śledzą na bieżąco, że głównie będziemy pozyskiwać pieniądze z zewnątrz, a nie je permanentnie pożyczać, co no, dzisiaj widzimy, że ma miejsce i to w bardzo, bardzo ogromnych, no, wręcz gigantycznych rzędach pieniędzy, bo kredyt w wysokości 95 milionów plus 28, czyli razem 125 milionów, to są potężne pieniądze.